Hej, cześć, witajcie moi drodzy w 7 Days się tutaj, dzień ok i kontynuujemy naszą survivalową przygodę. Co dzisiaj? No dzisiaj będziemy, szczerze będziemy musieli nakręcić wodę i pójdziemy do kopalni, będziemy kopać żelazo. No, czyli dzisiaj bardziej sprawy surowców naturalnych. To czekaj, bo my tu chyba kominek mieli, z tego pamiętam. Tak, jest tu. Yeah. Gdzie jest metal? Gdzie jest ten metal, który nie pamiętam gdzie? Mam troszeczkę wrażenie, że mam lekko grę za głośno. Nie wiem, albo to sobie trochę przyciszę. O, jest metal. Dobra. Wiesz co, Skorpio, ty będziesz miał zadanie. Weź sobie jakąś broń. Czekaj. W ogóle nie mam itemów. Bo plecak tutaj powinien wypaść, plecak. Gdzie byłeś? Tam jest plecak, tutaj patrz. Czekaj, no. Bo teraz jest taki dziwny bóg, że jak się wylogujesz, to plecak ci wypada. Aha, dobra. Podpodnij sobie itemy. Już. Nie ma. Tyś wszystko wziął. Jak to nie było? No nie ma. O kurde. Nie wziąłem nic. Bez jaj. No to fajnie, straciłeś itemy. Fajnie. Na teraz pan pamiętaj, że musisz to od razu brać. Czekaj. No wezmę to co mam, no trudno. No dobra. Dobra, to czekaj, patrz. Weź jakąś broń, bo to ci się przyda i to bardzo teraz. Czekaj. Weź w tym kartonie. Co nie? Masz tutaj karton. To w tym kartonie są butelki z wodą. W tym kartonie. Czekaj, wezmę sobie nóż. Tak, broń wezmę na najbardziej sobie. Tu jeszcze. Tu jest shotgun pump. Sobie też wezmę. A masz jakieś... Dobra, weź. Czekaj. Ale to nie, to jest w ogóle jakaś część do shotguna. Nie jest w ogóle a to broń. Nie, to nie, to tego to nie wiesz, bo to jest... To potem będę z tego robił shotguny. Kurde, to tylko pistola muszę wziąć. Jak jest amunicja, to bierz. Nie mam wyjścia, bo kurczę... Nie wiem, jakim w ogóle wałem to się wszystko... Też nie mam pojęcia. Dobra, wezmę sobie 15 ammo. Dobra, to ty pójdziesz rozmienić tą wodę, a ja pójdę sobie spokojnie do kopalni kopać. Okej, to czekaj, to zdejmij te... Okej, okay, to też tu zdjąłem. Nie. No cóż... No schody tak, rozwalone. Tych itemów już nic się nie przywróci. Dobra, muszę... Tak wygląda? Czekaj. Wziąłeś te butelki? Co? Wziąłeś butelki? Nie. Poleć po butelki, polecisz do rzeki je napełni. Czekaj, tylko... O właśnie, nie doskoczyłem. Nie doskoczysz tam? Nie. Na to spadłem. Okej, tu jakiś marker. O, badyl. Nie, to nie wiem jak to jest, że to się jakoś dziwnie zapisuje z tym, że już item w nim tracę. Okej, tutaj... Przywalnę taką platformę, choć tutaj. Łoty. Co urąda. Już idę. Weź tam uważaj. Czemu nie mam ci z czego mam z tej platformy, żeby tu skoczę jakoś. Chwila, myślę. Tylko to mama to się nie nada. Idę od rabika, ale drabin. A po co mam iść raz z tą bronią? Nie, ty masz iść napełnić te butelki wody. A, no to teraz. Dobra, czy robię ci drabinkę, to tu wejdę. Jak coś to już zrób to i wyżej się dostanę na górę. O, już tutaj konstruujesz. Tu po tym boku widzisz? Spróbuj go tutaj. Dobra, to się da. Tutaj zrobię drabinkę. Tu chwila wyszedł, zero, okej. Ustawiam. No, buduj, buduj. Dobrze. Będę stężej postać. Zrobię tak, dobra, spróbuj daj. Okej, działa. Biorę te butle i idę tam. A ja idę szukać kopalni. Czyli podniosę retus. Nie zginąłeś tam? Nie, nie, co ty? Czekaj, i już biorę te wszystkie puste słoiki, co nie są. Gdzie się... W kartonach? O, w kartonach. Dokładnie. Dobra, wezmę sobie coś jeszcze do jedzenia, żebym tam nie z głodu nie zdechł. Powiem ci, że będziemy musieli się konkretnie skoczyć gdzieś do fabryki po wiertło. Mhm. I na stację będzie znowu paliwo, bo to jest przewalone kopalnie.
Dobra, jest. No cóż. To już mogę iść napełniać te puste słoiczki na tą wodę naszą, którą żeśmy drążyli temat w poprzednim dniu. Tak, jak im dojdziesz tam przy niebo, czy będziesz się... Kto go zabija? Dzięki. Dobra. Rozwali. Oto, zaraz, gdzie mamy najbliższe jezioro? Jest Spillway Lake. Nie, do rzeki możesz dojść nawet. Wiem. Idź w stronę rzeki, to potem gdzieś pójdziemy, bo osądzisz tam, że tam fajne miejsce jest, tam akurat w tamtym kierunku. Okej, okay. Jak ktoś to już tam idę w tą stronę, przysprintuję. To akurat się tam dotrę. No i ogólnie, no dużo osób ogląda tego 7 Days'a, no nie przewidziałem tego. Wiesz, to miała być taka seria na luźnie bardziej. No tak, nie ma tam nic bardziej takiego. Po prostu survival, na poważnie. Chociaż planujemy tam, nie wiem, w następnym odcinku już w trójkę. No poszli po prostu ekipę. Tak. No już mi się pyknie. I jak już, tam skołuję jeszcze jedną osobę i będzie cała czwórka i że jakoś moglibyśmy się podzielić na jakieś dwie grupy. No to wtedy, ale w sensie, że razem, no. Czy razem. No, to tak, to na przykład ekipa budowlana i ekipa, co by łaziła po mieszkaniach, to wszystko grało. Nie chcę nic mówić, ale to chyba dalej stanie zanieczyszczona rzeka. Tak, ale to nie ma znaczenia, bo woda się gotuje. Aha, dobra. To dzięki, żeś mi przynajmniej o tym gotowaniu powiedział. No, w ostatnim odcinku nawet mówiłem. Nie, no możliwe. Czekaj, bo ja już to będę wszystko zapełniał. Dobra, ale tutaj dojść do rudy żelaza. Już tu uzupełniam. Tylko kamień. Okej. Dobra, ja tam do ciebie idę, bo zbakamy to jedno miejsce. Bo to miejsce jest ciekawe, razem dość niebezpieczne. No myślę, że zdążę tam szybko te słoiczki uzupełnić. Ty tam zagotujesz tą wodę. Znaczy ja tam do ciebie biegnę teraz. Aha, to dobrze. Tam czekaj, bo będziemy szli do jednego miejsca. Bo jeszcze mamy dzień, to idziemy to zobaczyć. Okej, dobra, mam już wypełnione słoiki. Masz amunicję przy sobie na wszelki wypadek? Tak, mam amunicji trochę do pistola. Bo ja mam tylko. Ale mam 22 bełty, więc luz. Aha, nie mam w ogóle. Nie mam, ja mam kuszę. Piórek by się chciał poszukać. Gdzieś tam pióra na pewno. No, już zużyłem wszystkie. Akurat, bo byłem koło gniazda. Tu jest kolejne gniazdo, śmieci. Nie, bo piór to jest w naszej twarzy. Czekaj. Jesteś już? Tak. Nie ubijaj. Aha, bo nic nie. Oj. Bo też będziemy przeszpiekli, co na przykład. Tak, to teraz to nie. Teraz to będziemy wyleczył się żywy, nie zbierać. Z ludzi. Wiesz, na razie to musimy... Po co teraz przechodzisz na drugą stronę? Co, no bo tam właśnie idziemy do takiej, tam jest, jak można powiedzieć, taki ośrodek wojskowy. A, czyli teraz już będziemy gdzieś... Konkretne miejsca się... Tak. Dobrze. Mówię, nie będziemy wiecznie się... Znaczy to wiesz, tak kwiat, bo na razie mam małą ekipę, aby się przydało coś tam poszukać jeszcze. Dobrze. No. Już tam i... Tylko będziesz musiał uważać, są miny. A, i możemy się spodziewać dość wybuchowych materiałów. A, ja wiem dlaczego nie... Bo w ostatnim odcinku przeszedł. Na pewno? No teraz? Czekaj. Przecież ja kończyłem odcinek, nic mi się nie działo. Tak, jak kończyłeś odcinek, nie działo, bo... Ale to wybiłeś nawet. Nie pamiętasz, jak eksplodowałeś i trafiłeś tam film? Możliwe. Chodź, ostaniesz naboje, bo znalazłem się naboi w torbie. No, to idę już. Bo ja mam głos. No tak, ty masz kuszę, ja mam tu chwilę. To jest torba i w niej to sobie ciągnie. Ja jestem... Nie mam nic do ciała już po prostu. A gdzieś coś do jedzenia? Do jedzenia? Bo... Tak, mam, dobra, luz. To rzuć coś. Trzy konserwy. Ła. Dobra. Dwa, trzy. Dobra. Też nie. Masz świeżą wodę? Tak, mam. To weź zapodaj. Ja mam tylko tą surową. No i czyszczona. Aha. No, to jest surowa. Jeżeli mam ci, jeszcze masz dwie. Jedna. Dobra, i tutaj musisz uważać. Okej. Czy ja idę pierwszy, bo ja akurat mam trochę oko. No to spoko. Nie podchodź.
Widzisz, że ich tam jest? Czaj kucnę sobie. Okej. Nie pozwól. Zaraz jeden wejdź na minę. Widziałeś? Łopyte. Jak... Kolejny. Dlatego nie możemy podpalić za to. Po prostu dekielki. Dobrze. Zastrzelony. Te miny możemy w sumie powiedzieć, tylko je się ostrożnie zbiera. Masz on lucky. Czekaj. Też będę tu... Dostał. No, ład pod nogi jak coś. W środku na ogromnej bazie. Miny. Będę zbierał te miny. Tak, zbieraj tylko uważnie. Ja tu się szybko zajmę. To wiesz co, ty wybieram miny. Okej. No i zaraz wszystko pozbieramy i odtoczymy cały nasz blok. Tam jakieś tylko główne wejścia, bo teraz jest tak, że miny nie uszkadzają. No tak. A można przerobić miny na coś, czy tylko... Tylko też się rozglądaj, bo jak zombie wejdzie w minę, to masz przewalone. No wiem, dlatego też patrzę. Się to nic nie widzę, żeby mi coś biegało. Tylko smogę bezpieczne materiały wybuchowe. No i nic ciekawego nie znalazłem. O! Czego? Mówię, że safe znalazłem, który się otwiera 15 sekund. No to pewnie coś mocnego będzie. Zbierz i zobaczymy. No właśnie zbieram, chwila. Sekunda. Dobra. Miny mieli około 30. Zgadłem. Bazuka? No dobra, snajperkę. A, to dobrze. To nawet lepiej. To się przyda. Dobrze się przyda. Dwa miasta. Dobra, zbieramy dalej. Pałka i gwoje. To jest zombie jeszcze pierwszy. O, tu jest jeszcze jeden tutaj. Sprawdź go. A ja zaraz zbierać te owalone miny. Jeszcze trochę miał stack. To spoko, dużo gdyby. O, SMG. 60 naboi. O, to już mamy około... O, zombiaczek. Do zabicia. O. No to... Ja bym to już udane. Minki, witam. O, kolejny blok. A w środku też są miny? Nie, w środku nie, tylko druty kolczasek, które pozbierałem. A czekaj, to jest kolejny ten blok. Chciałeś o tym dojdzie. No dobra, z tym mieli minę, ale jest tego sporo. Aha, jeden stack? Nie, to mam jeden stack, już jeden stack. Dobra, cały teren jest wyczyszczony z ładunków wybuchowych. No to dobra, to się wracamy już. Dobra, to już można iść, nie? A, kamienie. To pozbierałbyś te wszystkie kamienie, co tutaj leżą? A, zbiorę. Chodź, dostał. A, dobra, już trochę. Tam, trafił na szczęście. No i dobra, to w przyszłości się nam przydadzą te ładunki. Idziemy. Tak, bo byś nas prowadził gdzie? Do strefy rządu. No właśnie, dałem. No, to żeśmy szukali teren wojskowy, minkowy. Jarzem spetrował miny, a żeś przeszukał się tak. No mamy już najpierw przydatność. No, przydatna. No, a mamy już sporo do tej snajpy. Znalazłem. No, to dobrze. Znaleźć jakieś gniazdo, bo pióra się strasznie przydadzą. Podróż. Bełty strasznie używamy, są bardzo wydajne. No tak, wydajna jest kusz. Ja się chyba będę nawet nie bawił cały czas. No cóż, też miałem kuszę. Pierwsaczek. Co tam w nim jest? Nie. Czekaj, bo jeszcze miałem dwa słoiki przy sobie. Cztery nawet, tutaj na mnie. Aha. Okej, przechodzimy przez wodę. To wygląda jakbyśmy się kąpali po nicości. Po czym? W takiej czarnej pustce. Tak ta woda w ogóle nie
w ogóle nie wygląda jak woda. No jest skażona, ale przynajmniej pani w tym będzie trzeba. Tak skażona jak była smoła, a nie woda. Myślę, że jakby była normalna epidemia, to też skażona by była. I to mi się akurat podoba. Jagody. No to zbieraj, też się przyda na farmę. Jagód. Dobra, jest nie, niemal już dociera do blot. Ja nie widzę. Nie wiem, to schować te ładunki. Tak, schować się potem przydadzą, wiesz, bo teraz nie ma sensu. Dobra. Teraz się jakoś radzimy. Może po prostu przydać kiedy idzie. No rad. Co to? Okej. Okay, wiesz, też starajmy się jak najmniej używać amunicji do tego. Do. Bo... Nie, do broni palnej, czego? Aha, no. Bo, żeby po prostu, żeby nie marnować. Amunicji, bo na razie nie możemy tworzyć, bo żeby tworzyć, my nasze kopalnie to jest dość proces, tylko musimy znaleźć jeszcze te, jak one się nazywały. Zawsze masz ten problem. Nie masz czegoś. A, to jest nabój. A nabój się składa z łusek, pocisku i jeszcze z prochu. Żeby stworzyć nabój, to musisz tak, pocisk, łuskę i. A my mamy dopiero tylko proch, jeszcze nie mamy prochu, ale mamy tylko łuski. Dlatego musimy jeszcze znaleźć. Dobra. Tu chyba był nasz domek, kopalnia. To był ten. Tak. Chodzimy. Nie, chwileczkę, tak. To no, nie, to nie był ten, to nie ten. A tak, bo tutaj jest jakaś. A zresztą ty tam pamiętasz lepiej. No już ładłem. No i dobra. To odstaw teraz te wody, wiesz. Odstaw te wody. Wiem, i ładunki przede wszystkim. Tak. Przede wszystkim te, do której skrzynki schować? Czekaj, tylko ustawię. Albo dobra, na razie będę. Wodę ustaw tam, gdzie były. To pochowam kamienie tam, gdzie są te kamienie. O... A wodę wsadzić do kom... tego... Wodę tam, gdzie skąd brałeś wodę. Aha, to już, czekaj. To do tej środkowej schowam, a nie ty w niej jesteś. No ja tu składam niepotrzebne rzeczy, potem się segregacją zrobić. Czekaj, to ja tu już chowam tą wodę. Nie, wodę schować tam, skąd wyrałem te pustę. Czyli z... no, stamtąd. Z kartonu brałeś. No, dobra, już pochowałem. Czy chowam dalej. Dobra, wszystko dodałem. Wezmę sobie trochę jeszcze jedzenia. A, i ładunki idę, żeby je schować. A może schowam do tych metalowych kontenerków. No dobra, o, to dobrze pójdzie. Dobra, teraz ja muszę wziąć tą wodę. Dobra, to już schowane. Co tam jeszcze? Teraz tak, gdzie jest grzebny jakiś. One na szynie mogę widzę. To co teraz będziesz robił? Gotował wodę i. Tak. Aha, ty będziesz kontynuował to palnie. Mhm. To nie wiem, to ja na przykład mógłbym zapolować na jakieś zwierzęta. To czekaj, mamy hunting rifle? Co? Nie, bo żeby amunicja z nimi marnować. Na szynie w sumie chcesz, to możesz polować, tylko z czego chcesz? Nie wiem, no przydałoby się najlepiej z kuszy. Ale mogę zawsze wziąć też snajpera jeszcze. Ale snajperka jest... Czekaj, może z pistoletu, albo no z pistoletu może było amunicję. To mam, to mam spokojnie tak, dużo ammo. Dobra, to za chwilę zacznijmy sobie polować na te zwierzęta. W sumie chyba już mogę nawet wziąć kuszę. Gdzieś tam znajdę. O, słoiczek miodu, jak miło. Tego jeszcze nie było. O, tutaj się nasza woda gotuje. Tutaj ładnie się wszystko kampi. Nic w sumie nie ma takiego... było bezużytecznego. Coś tam skacze. Trzeba było zobaczyć.
sumie dobra, to już my pójdziemy na to polowanie. Wezmę ze sobą trochę jeszcze wody. Sorki lekkie ze dwumię. Ha? Lekkie ze dwumię, sorry. Nie, dobra. Jak coś tam wziąłem, jeden stak wody, czyli ten dobra, pięć ale zaraz znalezę nam tutaj wody, żebym się robiła dalej. Dobra, to ja już idę polować. Jak coś się w ogóle będzie w stanie coś znaleźć tego polowania. Ale tak wokół naszego trenu. No to, tak. Tutaj. Do jednego konia. Tylko musiałbym sobie kucnąć. Ale żeby... to lepiej świnia. No wiem, 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 tylko te headshoty mi chodzi o to, żeby sobie trafić. Ale tylko kopić teraz, tylko idziemy wodę oczywiście. Dobra, padło po iluś tam strzałach, ale padło. Oj, i teraz cię. O, 5 sekund tniemy. I mięsa. O, sporo mamy kość. Zapomnieliśmy, że te kości są mi skóry. No, kości akurat się przydają, bo można z nich broń. No, ona jest ostrzejsza od tych naszych. No, tak? Tak, wydaje. To nawet nie wiecie, znaczy wiem, że jest dość mała. Ale i tak jest dobra. Jak to na początek może być? Widziałem, że już tam masz swoich miodu. No ty to upolowałeś, znaczy nie ma to upolowałem. Znaczy, no ja zabiłem tą pszczołę, a ty żeś z niej wziął ingrediencje. Już nie pamiętam, co tego zabił. No ja, z shotguna. Tak? Tak znaczy trafiłem przypadkowo. Może ty, może ja już nie pamiętam, jak to ty. To nie ma znaczenia. Ej, no tylko teraz jeszcze... To jest sprawny. No na pewno, nie mogę znaleźć żadnego złoża. Jak grałem na singlu, to cały czas jakieś złoże znalazłem, a teraz nie. No, no cóż, jeszcze jeden nóż, tylko jest w stanie takim średnim. Gdzie? Doszukuję się dalej tych zwierząt. Póki co tylko jeden. Dlaczego ty mi o nożu powiedz? Co? Dlaczego ty mi o nożu powiedziałeś? Nie wiem. Ja powiedziałem, że nie mogę znaleźć złóż. A. To ci, że wiesz, złożesz raz i tak dalej. A co, już tam jesteś? No ja teraz w kopalni. No dobrze, to tam kop już. A ja będę szukał. Na żarcie to by się przydało sporo go. Kurde. Nie wiem, gdzieś się tam jeszcze dalej trochę. Okej. Tylko sprawdzę, czy nie idę gdzieś, no właśnie, że nie przekroczył linii. Masz minimapy? Wiem przecież. Dokładnie się rozglądać powinienem, czy czegoś nie przeole. O, co tam się rusza? Nie, nic tak. A to, że jest... To, że jest w strefie, to nie. Ty, to jest strefa? Nie, to nie jest strefa, to dobrze. To... Nie, to jest inna, tak, inny biom. Dobra, to mogę upać. Tak, jeszcze do 9 pole, bo do 20, które chcesz. Znaczy, ja w ogóle poradzę z tym kopalnym. O kurde, trochę zombiaków się zeroiło, to trzeba jeszcze. Wiesz, coś powiedział tyłem? Hmm? Jak zabijesz, ale to nie zawsze, bo raz to tak nie wiem. Jak zabijesz grubego zombie, to on jakoś tak wybucha, pełno zombiaków się pojawia nagle. A. No to akurat grałem na singlu, tak ostatnio, uciekać zademonstrować. I akurat zabiłem grubasa i leciało przełącz klon. Kruksy się pojawiły. Chyba piorun jakiś tak, coś tego typu. Dobra, jedno zdechło. Teraz jeszcze jedno. Ło kurde! Co jest? O, madafaka, kurde, armbi idzie na mnie. Ile ich tam masz? Aha, a mnie się już jeszcze ammo skończyło. Co? Czekaj, szybko wezmę ingrediencje od tego jelenia i spieprzam. Łożesz ty w życiu. Muszę tylko się teraz noże bronić. O, teraz jeszcze mi jeleń ubije, że zombie ubije jelenia, to mi ułatwi zadanie. A, już tam chciałem do ciebie biegnąć, ale okej, chcę poradzić sobie. Nie, dam radę jeszcze, spokojnie. Z tym, że się teraz w lesie zrobiła horda.
tam jest. Weź tam jak możesz tam po drodze, znaczy poszukaj tam gdzieś jakieś naokoło jakieś gniazdo. No dobra, zobaczę. Fajnie, że mi się, że się tam świni jeszcze kiły. Nie ma co. Dobra, przynajmniej zombiaka zgubiłem. Nie wiem, czy tam znajdę jakiekolwiek gniazdo. I czy idę powiedzmy ja mu dopisało. Nie wiem, już jakoś. Nie, bo pamiętam wcześniej i tam, nie wiem, na przykład miałeś 20 magazynów, to się tylko marnowało jedno, a teraz się marnuje tego więcej. No bo teraz masz pociski. No tak, a wcześniej to w ogóle było jakoś tak. Wcześniej miałeś magazyn, powiedzisz, że teraz jest lepiej, bardziej realistycznie. No, no to to właśnie, to jest dobrze. Trudniej. No. Ja pierdziel, cały kilo zajechałem i zero kamienia. O kurde, mam trochę spadków w FPS-u, ale to nie, nie ciągle tak ma, tylko czasami. A schowam to żelastwo. Się rozejrzeć w terenie. Kamienie, jakiś kamyczek podniosłem przy okazji. Ty! Czekaj. O, wezmę sobie shotguna. No dobra, to już miał znika polować. No tak. I trochę ammo do pistola. I ten nożyk zamienię na kość. Albo na pałkę. Żebym nie marnował tej kości za bardzo. A kości to są, to nie jest, możesz marnować je. Czekaj. Kości pochowam. Aha, one się nie stakują. No nie, one się nie stakują, co ty, broń się przecież nie stakuje. Trochę słabiutko. O, zombiatek. Łodzi tu zombiaków w lesie. Znalazłem tam parę. Okej, okay, już tam mi minęło pół godziny i po prostu program przestał nagrywać. Dobra, teraz tu woda, tu shotgun. Chyba się? Znaczy tak, teraz włączyłem, tak. Ale tu co, przerwa będzie? Nie, nagrywa się to spokojnie. Już jest 18:20. Szybko trochę coś tu zleciało. 9 godzin. No dość. Dobra, przyszukuję ile. Mam do pistola. Okej, okay, tutaj to jeszcze stąd wezmę. A wezmę wszystko. Kurde, ja w tym lesie jest dużo zombiaków, zauważyłem. Ha? Mówię, że w lesie jest dużo zombiaków. No tak, tak ci już powiedziałem, się tam cała horda zrobiła. W tej chwili. No akurat teraz koło mnie jest dwóch, ale się respię po prostu cały czas. Wezmę pistola w lepszym stanie. Dobra, mogę iść. Mogę już iść, jestem gotowy. Tylko wiesz, tak wróć przed nosem. Dobra, trzymam shotguna. Ło, żebym wpadł do tam do dziury z tobą. No dobra, to jak coś to idę w stronę lasu, tam do ciebie. No dobra, jestem, się szukam ogółem. Piórek, ale znalazłem tylko 5. A jest tam horda tych zombiaków? No nie, koniec nie. Aha. Kurde, muszę coś zjeść. Nie mam, nie mam co sobie wędliny, ale muszę zjeść, więc nie wiem. Ile masz, za ile mu? Połowę. No, to ja mam teraz jeden. Nie, ja już tam się zjadłem, bo miałem mniej niż połowę, ty czujesz prawie nic. Dobra, zabij już. To jest. No musiałem przeładować. Nie wiem. Nie, no, proszę. Spider. O, materiały. O, kolejny. O, się zrobił kamper. Czekaj, tam przeszukaj zombiaka? Tak, zawsze przeszukuję. O, kamień chyba, idziemy go przeszukać? No, dobra, to go lutujemy. Poczekaj. Muszę szukać tego. Czekaj, to ja podejdę już. Tam na górze? No tutaj, tam na niego idę. A, tam jest taki kwadracik. To znam. Idę. To szybko, musimy się pośpieszyć. Pasta. Za chwilę to... O kurde, czekaj. Nie znam cię. Laska moja. Prawie. Jeszcze jest jeden, ale zbieraj.
Pozbieraj zbiorki, jak wiesz, odpiskować na lepiej. Okej. Żebyśmy nie marnowali czasu i potem od razu lecimy do bazy. Dobra, przeszukamy. Odpiskuj. Kurde, no bez żartu. Tutaj killery tam były. Nic nie ma. Cóż. Dobra, wracamy do bazy. No wracamy już, lepiej się wracamy. Podobne jakieś gniazda będą. Zobaczymy, zobaczymy. Nie ty tych piór, jak? Co? Nie tych piór znalazłeś? No tylko z 5. A, zawsze sobie. Będzie stało 24, bo 25 go załadę. No to żeś dało tego dużo. Nie, bo i tak nie mam kapiurek, więc już. Czekaj, właściwie to ja sobie już mam trawę pozbieram na kolejne kusze. Czekaj, może się jednak powstawiało te miny. Nie, został, mówi ci, że nie potrzebny stawiać. Chodź, idź tam na górę. Ło, ale laga dostałem. Wiesz, miny się mogą przydać na potem do bazy, potem nie będziemy musieli ich robić na przykład. Okej, okay, dobra. Jak coś to już nie wychodzimy, możesz już połączyć te druty. Powiedz, że te druty są dość przydatne. To pewnie, nie pewnie. Ten znajdzie się co położyć. No i jak dla mnie to już powinniśmy się stąd wynosić. Chciałeś się z tego miejsca? Znaczy wiesz co, ty zrobiłeś kopalnię, to możemy jeszcze ten dzień zostać. Znaczy mi chodzi o to, żeby wiesz, jakieś materiały zgromadzić do tych. Ale nie, bo ty chcesz przenieść iść dalej, chcesz się robić dalej przeszukiwać? No czy wiesz co, przenieś się. Bo my mamy tu trochę rzeczy, więc by nam zajęło, musimy posegregować. No dobra, to w nocy to podsegregujemy teraz, bo teraz będzie czas. Dobra, to segregacja się przyda w sumie. Nawet pochowam. Dobra, przepalam wodę. A co ty tam teraz wypalasz? Wodę. Aha, dobra. No to tak jeszcze drogi strzały. Nie doskoczę tak. Ja mam pomysł, bym zrobił sobie taki mostek do drugiego bloczku. A po coś tam? Nie wiem, tak po prostu. No dobra, tylko chyba nie dasz rady, bo fizyka co nie? O to mi chodzi. No tak, bo teraz to już nie jest jakoś prosto. Jak masz co do roboty, to możesz mi pomóc, bo to by teraz ogarniał wszystko, wiesz, kupę. No dobra, to w sumie nie zostanę. Wszystkie te pierdoły będzie trzeba powywalać, a gdzieś to najważniejsze rzeczy. I pozłączać przede wszystkim razem wszystko. Ja amunicję pozłączam. Jakbyś mógł zostawić amunicję w jednym tym. Dobra. Tam wszystko został wózki do shotgun, bo nie z shotgunem chodził. Przepali jeszcze na metal, trzeba wszystko. Minął
ogólnie już w tej dzielnicy jest totalna pustka. Dobra, to się są wyprowadzić. Już nie ma raczej ciekawego i dlatego mówię, czy byśmy się nie mogli przenieść już trzeciego dnia. Okay, to się czy przyjdzie. Zacząć się przenosić? Nie, mówię, że od razu już, nie wiem, gdzieś się błyskawicznie przemieszczać, tylko po prostu stopniowo. Tak, nie wiem, zaczęlibyśmy od trzeciego dnia od razu. Nie no, weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy wszystkie i się przeniesiemy w całkiem inne miejsce. Proste. No tak, tylko tak, żeby nam się to wszystko zmieściło. No dlatego to teraz robię segregację. Chwila. Bo nie wszystko też weźmiemy. Pierwsza. Tam poodkładaj najlepiej wszystkie idziemy do tego, do jednej skrzynki. Ja to wszystko posegreguję i potem podzielimy sobie, kto będzie na chwilę. Dobra. Pałkę mogę schować. Teraz to nie mam nic takiego. O, gdzieś sobie pszczoła leci. Na tym dorwiemy, czekaj. Gdzie to jest? Jeszcze szpenda. A tam jest. Poczekaj, nie podleci. O, armia. Dwuosobowa. Gdzie? Tak, są strasznie daleko. Jedną widzę, to dobra, ty mi tą naukę, ja miał tą drugą. Niech wyleci do budynku, pamiętaj. Kurde. I tak mówiłem, tutaj nie, ty nie strzelaj, po prostu zejdź tutaj, gdzie ja jestem, tego poziomu. To było. Zmarnę. Dobra. Miód. Kuźba no. Czekaj, chyba żebym się szybko tam przeleciał. Nie, ale dobra, ale to dużo rzeczy, bo ja tu segreguję. No dożyłem wszystko, co niepotrzebne. No dobra. Chyba jednak nie warto. Aż tak dużo tam jest? Musiałem się uporać z jednym. Czekaj. Sprawdzę, jak tam dalej jest. Ale słyszę kogoś, kto tam strasznie hałasuje. Dobra. Będę wybijał te dziadostwa. Bo coś mi się uda. Co jest? Chwileczka, nie mam jeszcze pistola. Wyglądasz się? Nie, bo już mi się skończyła ammo. Shot do shotguna. Bo shotguna akurat jest bardzo mało. Ale ogólnie to nie warto tam schodzić na dół. Dobra, szkoda marnować tej amunicji. Gdzie była ta pustka, bo to tu. Thank you.
mam linę? Nie mam. Jak ktoś to odkładam shotguna. Dobra. No cóż, o, już pierwsza godzina trochę poszczelałem, to czas leciał. No i myślę tak, że w trzecim dniu byśmy się już stąd wyprowadzili. I jak myślisz, gdzie byśmy mogli, nie wiem, przenocować kilka dni? Greystone. Gdzie? Greystone. Mhm. Czekaj. Nie widzisz? Czekaj, patrzę na mapie. A na przykład do Coronado nie moglibyśmy iść? Do czy? To jest to miasto duże? Nie. Ile było teraz pracuje? Do czego? Coronado, tam, tam niedaleko jest. To jest farma? Powiedzmy, że jest tam farma. Znaczy nie, nie do tej farmy, tylko tam. A, widzę te cztery takie budynki niedaleko. Tak. Dobra, no to możemy. Moglibyśmy się tam przemieścić, nie wiem, przeszukać go i pójść na tą farmę. No dobra. Coś takiego byłoby bardziej tak, nie wiem. Tak trochę rekreacyjnie byśmy się trochę poruszali. Tak to troszeczkę w jednym miejscu. No, jeszcze 5 minut, ile? What the fuck, co tak szybko czas zaczął lecieć? O szczerzyciu. A to chyba noc tak szybko mija. Chyba. Wow, już czuję. Ej, ty nie masz wrażenia, że czas płynie szybciej? No właśnie mam, nie wiem czemu. Ej, co jest do cholery? A, to w sumie może nawet i lepiej. Ty no, czas płynie szybciej. Mhm. Ciekawe czemu. Dziwne, dość. No jak dla mnie to naprawdę, coś tu jest stanowczo nie tak. Jak nic nie ustawiałem, nie zmieniałem. A, tak to się robi. Może to tak tylko w nocy. Nie wiem, może, ale to jest dziwne. A nie kraftuje ci się szybciej? Chyba nie. To jakiś powalony, gdzie szybciej, a crafting w tym samym czasie jest. Przynajmniej się szybciej odcinek skończy. Pozytywne. No bo i tak już, szczerze mówiąc, mamy 40 parę minut. Prawie chyba 45. No, no i no tak. W sumie racja będzie szybciej. No tak. Już piąta. Nie wiem, coś będę musiał sprawdzić, bo to dziwnie tak szwankuje. Dobra, tu jest jedna skrzynka z rzeczami, która będzie musiała być działać. Czyli już masz ustalone, jak to mniej więcej będzie. No tak, na razie biorę to wszystko, co jest, co musimy zmieniać. Jeszcze robię mięso na drogę. No tak, jeszcze tam trochę tego mięsa przyniosłem, to możesz je tam upiec. Nie dużo tego, ale jest. No 14 mam mięsa, to sporo. Aha, to więcej jest tego. No po prostu bez jaj jest. Przecież pamiętam jak była godzina, to nie wiem, 5, 6 to. Czas dalej płynął wolniej. No powaliło coś się. Trzeba będzie to jakoś ustawić. Żeby jakoś tak szybciej nie leciało to. Mhm.
To też zostawiamy, to też. No tak, to mianowicie byśmy sobie poszli tutaj na to Coronado, te cztery budynki i poszli w stronę... No już czas płynie normalnie, widzisz? No. A, czyli w nocy tylko tak jest. Mhm. To dobrze. W sumie mnie to jakoś nie przeszkadza. Mi też nie przeszkadza, no i tak dziwnie. Lol, i cały czas mam 60 FPS-ów. Niewiarygodne. Dobra. Mamy dzień trzeci. Znaczy za tak o godzinie 9 będzie dzień trzeci. Tak. Dobra, tam zostawiłem rzeczy, które powinieneś wziąć. Dobra, to wiesz co, to ja już może... Nie, czekaj, brać to wszystko teraz? Patrz, tutaj, w tej skrzynce, w tej. Ale nie, nie, wiem, ale pytać się, czy już to wszystko brać. Tak, wezmę. Dobra, to biorę to wszystko. Okej, okay, dobra. Bo dopóki się mięso nie zrobi, to są nie ruszamy. Dobra. A z innych skrzynek również? Nie, tylko to tam zostało. Dobra, to wziąłem. Resztę nie bierzemy. Jeszcze łóżko sobie. A, dobra. To w sumie już możemy za chwilę kończyć. No, no nie wiem, kończymy o 8, a zaczynamy tego 9. To w sumie na lepiej wychodzi, nie? Tylko opuścimy tą bazę dopiero wtedy, jak mięso się ugotuje. No dobra. Wo! Tja. Miłe zakończenie. I na koniec próg samobójczy. Ale jesteś niedaleko. No jestem niedaleko na szczęście. To się teraz pozbieraj tylko. Tak, tylko problem będę miał, jak one będą jeszcze biegać. Super. W tym tygodniu śmiercią, zgonem był właśnie, no super. Dobra, ludzie, to może już skończymy tak podsumowując drugi dzień, gdzie po prostu bardziej się skupiliśmy na jakby wydobywaniu tam, nie, ty żeś nic w sumie nie wydobył takiego chyba. Ja coś wydobyłem. No, a tak, kamień wydobyłem. A to dużo kamień, ale to i tak się przyda, bo to potem żelazo i te sprawy. Byliśmy tam gdzieś w mini bazie wojskowej, gdzieśmy uzbierali te ładunki wybuchowe, ty żeś tam wybijał te gówna. No i trochę lasu żeśmy przeszukali. To w sumie dzisiaj bardziej taki był lód. I trochę... No, bardziej organizowali, nie? No tak, dlatego na ten dzień trzeci, który będzie o tej godzinie 9 za tydzień, to już będziemy się zbierać do konkretnego miejsca. Żeśmy już sobie zaplanowali. Dlatego... No w sumie możemy już skończyć. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego dnia 7 Days to Die. Jeżeli wam się spodobało, oczywiście możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i postaramy się już tak, nie wiem, na trzeci, maksymalnie czwarty dzień już w tak troszeczkę większym gronie. Nie mówię, że 5-10 osób, tylko tak... Są dopiero jak... No, jak mięso się ugotuje. No dobra, to już w sumie się żegnam. Trzymajcie się, na razie, yo!